W ubiegły piątek pod Klęczkowską Górą woda podmyła jezdnią. Uszkodzony odcinek drogi był przez kilkanaście godzin zamknięty. Dla kierowców przygotowano specjalny objazd, który wyznaczony był drogą gminną z miejscowości Pieńki Królewskie do Podwieska i Chełmna. Woda wdarła się na drogę tuż przed mostem autostradowym, który przebiega nad trasą numer 55. Powodem zalania drogi są silne opady deszczu, które w ostatnich dniach bardzo często nawiedzały Grudziądz i najbliższe okolice. Drogowcy doraźnie uruchomili ruch wahadłowy. Przywrócenie pierwotnego stanu jezdni może potrwać nawet kilka tygodni.